Klub sportu walki Berserkers Team Kołobrzeg aktywnie uczestniczy w zawodach na arenie ogólnopolskiej, głównie w brazylijskim jiu-jitsu. Mimo że klub istnieje od niedawna, to zawodnicy mogą poszczycić się bardzo dobrymi wynikami. Teraz startowaliśmy w dwóch turniejach, jeden w Nogi, Mistrzostwach Polski Nogi, na jednym z największych zawodów w Polsce w ogóle, poza chyba Mistrzostwami Polski w kimonach. No to nie było ten. Potem na następny tydzień były następne zawody. Tutaj było, to było Grand Prix Europy w Szczecinie, gdzie nasz wychowanek tak praktycznie od zera, trenujący od września, Igor wywalczył złoty medal. Zawody były przetarciem przed najważniejszym turniejem, jakim są Mistrzostwa Polski ADCC w brazylijskim jiu-jitsu. Po ubiegłorocznym sukcesie kołobrzescy berserkersi znowu będą walczyć o najwyższe cele. W zeszłym roku jako całość, jako Berserkers Team Poland, zdobyliśmy drużynowo pierwsze miejsce. No i od nas tutaj chłopaki powalczyli bardzo mocno, bo byliśmy chyba jedną z najmocniejszych filii poza Szczecinem berserkersów, która tam się biła. No z tego też powodu ten puchar, który był za drużynówkę w zeszłym roku, powędrował do nas. Tutaj trener Piotr Bagiński oddał go do Kołobrzegu, bo był bardzo zadowolony z tego. Uhonorowanie naszego klubu przez trenera Berserkers Team Polska nie było dziełem przypadku. Widzi, jak my to traktujemy, jak do tego podchodzimy. Nie? To jest to, że my jesteśmy tak praktycznie co tydzień u Piotrka i co tydzień korygujemy, co tydzień staramy się jak najwięcej wyciągnąć i żeby jak najwięcej trener nam przekazał tej swojej wiedzy, którą ma naprawdę dużą, no bo nie oszukujmy się, to jest jeden z najlepszych trenerów i jak nie najlepszy trener w Polsce w brazylijskim jiu-jitsu, a oprócz tego jeszcze prowadzi dwie kadry narodowe, tą kadrę w newazie i tą kadrę w grapplingu. Godne uwagi jest też to, że kołobrzeska filia Berserkers Team Poland istnieje dopiero od 3 lat. My trenowaliśmy generalnie z trenerem Mariuszem Dowrzyckim, trenowaliśmy sobie na takiej małej macie w garażu, a że było coraz większe zainteresowanie, pojawiało się coraz więcej chłopaków na treningu, porozmawialiśmy i stwierdziliśmy, że musimy zrobić ten krok do przodu. I ten krok do przodu to było to, co mamy w tej chwili. Od niedawna klub Berserkers Team Kołobrzeg prowadzi zajęcia także dla dzieci.